Dobra, widzowie, czekałem, czekałem i się doczekałem. Jest w tym momencie godzina 16:38 i dostałem 2 minuty temu powiadomienie, więc szybko się zebrałem, ustawiłem kamerę i nagrywam. Dostałem kolejną wiadomość od Lucyfera, nie wiem czy złapie mi fokus tutaj, kurde, nie złapie mi oczywiście. Dobra, złapię ten fokus ręcznie. Okej, jest. Udało mi się go złapać ręcznie. Jak widzicie, dostałem nową wiadomość od Lucyfera i już widzę, co tutaj pisze. Uwaga, nie odczytałem tej wiadomości jeszcze, ale widzę, że jest napisane: przyszedł czas, udaj się tam, gdzie wczoraj, teraz. Więc szybko się zebrałem i zaraz idziemy w tamto miejsce. Jestem obsrany po pachy, bo czekałem cały dzień na to, aż dostanę informację, o co mam zrobić. Miały być ponad ciężkie 3 dni. Wychodzi na to, że nawet pierwszy dzień jest na tyle ciężki, że dostaję tak późno w ogóle informację o tym, że cokolwiek jest przyszykowane, że mam gdziekolwiek pójść i cokolwiek zrobić. Dzisiaj czekałem naprawdę cały dzień. Nawet widzowie przyszli pod dom, spotkałem widzów, którzy oglądają film. Serdecznie ich pozdrawiam. Bardzo miło się rozmawiało i pytali również o tego Lucyfera i tak dalej i nie miałem żadnych informacji. W tym momencie dostałem, no już 3 minuty temu dostałem informację i wiem, co mamy robić. Jestem lekko obsrany. Ja tak naprawdę jestem gotowy, możemy tam lecieć. Odczytam tą wiadomość, bo może są jakieś jeszcze inne dodatkowe informacje. W tym momencie ją odczytałem. Zobaczymy, czy coś Lucyfer cokolwiek napisze. Ja na razie nic nie piszę, tutaj jest jeszcze taka jedna wiadomość, też wam ją pokażę. Jest jeszcze tutaj wiadomość poprzednia. Tu wysłałem do Lucyfera: siema, nagrałem film i znalazłem twój list, możesz to opublikować na moim kanale. O, nie ma fokusu. No i wczoraj film się pojawił, więc Lucyfer faktycznie to pobrał i wrzucił film na mój kanał, więc mam nadzieję, że dzisiaj zrobię dokładnie to samo, więc również to nagrywam, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Ale się zmęczyłem już tym wstaniem w ogóle i ogarnianiem się w tej sprawie. Dobra, lecimy, nie ma co przedłużać. Zanim jednak przejdziemy do tego, co mamy zrobić, to szybko jeszcze sprawdzenie kanałów. Jak widzicie, kanał vlogowy tutaj w tym momencie popyla sobie świetnie, 87800. Dzisiaj wrzuciłem bardzo fajny film, zresztą widać tutaj po wykresie na dole, jak to wystartowało. Tutaj kanał główny, na którym teraz mnie oglądacie. No i Szczypcom Plus zapraszam na wszystkie kanały, ponieważ bardzo mi na nich zależy, ale na ten najgłównie, ponieważ tutaj chcę wbić jak najszybciej 100 tysięcy, a później tu będziemy wbijać 100 tysięcy. Bardzo niewielka różnica tu jest. Ale ten najpierw wypustujmy, a później zajmiemy się tym, dobra widzowie? Będzie mi bardzo miło, jak uda nam się wbić te 100 tysięcy tam. Trochę tu ciemno. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy tam. Ja jestem przygotowany, mam chyba wszystko, co powinienem mieć. Telefon, żeby mieć jakąkolwiek latarkę i tak dalej. Aczkolwiek przydałaby się latarka jeszcze jakaś taka inna. Taka w ręce, wiecie, o co chodzi. Co mi się może tam jeszcze przydać z takich rzeczy, co ja tutaj mam? I co może bym mógł ze sobą zabrać? Ja zabiorę jeszcze ewentualnie taki statyw. Może on się do czegoś przyda, jakbym chciał gdzieś kamerę ustawić. Ale raczej nie. Dobra, idziemy. A, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tutaj trochę świeci na mnie słońce, tak, jestem troszkę prześwietlony, może w tą stronę. Jest jeszcze bardzo ważna sprawa taka, że Milki dzisiaj również nagrała film, gdzie po prostu te wszystkie zadania od Lucyfera wykonywała, ponieważ również napisała do mnie i powiedziała mi, co u niej było. I ona dostała jakieś dwie zagadki, wysłała mi głosówkę tutaj. Mogę wam tą głosówkę chyba puścić, tak żebyście mogli zobaczyć. Też wysłała mi to, co dostała, bo dostała ponoć coś takiego. Nie chce się załadować obraz. O, dostała taki obrazek i tu są jakieś kordy. Takie, nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale to są jakieś koordynaty, ona gdzieś poszła, dostała coś i wysłała mi głosówkę, ale to wszystko przysłuchamy sobie, jak już będę tam, na miejscu, bo tutaj jest za dużo jakichś hałasów takich, mnie wszystko rozprasza, tam jest jakoś o wiele ciszej, więc wolę pójść tam i tam z wami wszystko obgadać. Lecimy tam, może coś nam się rzuci w oczy, nie ma co przedłużać, jest mega ciepło na dworze, ale trzeba wykonać, co trzeba wykonać i tak czekałem już mega długo. O, znowu tu jesteśmy. Niedobrze. Ustalmy tutaj to miejsce jako taki nasz podstawowy campsite, ponieważ w tym miejscu ostatnio ustawiłem kamerę tak i było git. Nie mam latarki jakiejś bardziej, że tak powiem, zaawansowanej poza tą, którą mam w telefonie, więc po prostu będziemy wykorzystywać tą latarkę do tego, żebym się mógł oświetlać. Ale ta latarka sobie wczoraj dobrze poradziła, więc myślę, że dzisiaj sobie poradzi równie dobrze. Dobra, przejdźmy do tego, co... Kurde, przydałaby mi się zwykła latarka, bo teraz nie mam jak siebie oświetlać. Ale dobra, w miarę mnie tutaj jeszcze widać. Przejdźmy do tego, co powiedziała mi Milki, ponieważ to jest bardzo ważne. Dobra, uwaga, puszczam wam głosówkę. Filip, słuchaj, ja już jestem w domu. Byłam w tamtym miejscu i znalazłam dwie koperty. I w obu były zagadki. I pierwsza zagadka to była: co występuje raz w minucie, dwa razy w momencie, ale nigdy w 1000 lat? A druga: inni używają tego częściej niż osoba, do której to należy. No i razem z Anią próbowałyśmy to wymyślić, no i w pierwszej wymyśliłyśmy, że może być to litera M w zagadce, a w drugiej, że jest to im. O, przerwało mi coś.
Więc nie wiem, jak masz jakiś inny pomysł na rozwiązanie tych zagadek, możesz dać znać, no i też daj znać, jak tam u ciebie, czy ty coś masz i tak dalej, wiesz o co chodzi, także dawaj mi znać, co jest mieć na bieżąco. Taka jest informacja. Dostałem jakieś dwie zagadki, tam gdzie jakieś rozwiązanie było, się w nie nie zagłębiałem. Coś tam było z tym, ile razy występuje coś tam w jakichś słowach litera, w odpowiedź litera M. Całkiem to było logiczne wszystko. Już teraz tego na pamięć nie pamiętam, bo się tego nie uczyłem, po prostu to przesłuchałem. No i domyślam się, że całkiem możliwe, że w dzisiejszym odcinku my dostaniemy całkiem podobne zadania, albo coś, co będzie polegało na czymś tego typu. Czyli dostaniemy jakieś kartki i musimy szukać kartek. Mieliśmy tutaj przyjść, ale totalnie nic tutaj... Coś wam pokażę. W tym momencie powiedziałem, że nic tutaj nie ma. Odwróciłem się w prawo i zobaczyłem to. Taka kartka tu. Jakaś muzyka gra. Ej kurde, o co tu chodzi? Za tymi drzwiami jakaś muzyka gra. Ej, biorę tą kartkę chyba. Czekajcie, wezmę ją. Ale ta muzyka, słyszycie ją? Dajcie znać, czy słyszycie. Tam jakaś muza gra. Ej, nie słyszałem jej przed chwilą, o to niezły cyrk jest. Josty gwint. Dobra, mamy tak. Okej, mamy kartkę, patrz, jest coś takiego. Szukaj w okolicy. 1, 2, 3, 4, zagadki. Ej, dobra, czyli chyba dobrze myślałem, że będziemy mieli jakieś zagadki. Musimy znaleźć 4 zagadki tutaj. Tu gdzieś są 4 zagadki. Ale dlaczego 4? Dlaczego Milki miała 2, a ja mam mieć 4? Tego nie rozumiem, ale dobra. Chowam tą... Czekajcie, odłożę was tutaj na ten stolik, bo to jest tutaj, że tak powiem, całkiem fajne ustawienie. Składam tą kartkę, bierzemy ją ze sobą, może nam się przydać, może będziemy musieli to jakoś odhaczać, co mamy, a czego nie mamy. Więc oczywiście składam ją i zaczynamy poszukiwania, na to wychodzi. 4 zagadki. Dobra, widzowie, odpalam latarkę i lecimy z koksem. Rozejrzmy się tutaj po okolicy. Tu akurat nie jest tak ciemno jeszcze, więc jest git. Bo co nieco tu widać, tylko ja za bardzo nie wiem, gdzie to będzie schowane. Tu jest masa rzeczy, naprawdę, to może być w każdym miejscu. Szukajmy, o kurde, tu jest miękko, patrzcie to. O kurde. Przerażające. Masa syfu jakiegoś. Nie widzę tu nic. Nic, co by jakkolwiek by nam mogło pomóc. Na szczęście znowu jesteśmy tu w ciągu dnia, nie musimy tu przychodzić w nocy, co jest najważniejsze, bo w nocy to przysięgam, żebym się tu zesrał. Rozejrzyjmy się tutaj, bo tu może coś może będzie. Tu jest to pianino zniszczone, tutaj też. Masakra, wygląda strasznie. O kurde, zauważyłem coś. Zauważyłem coś, czego wy nie możecie zauważyć chyba. I widzę tam jakąś kartkę. Może całkiem, czekajcie, włączę latarkę. Całkiem możliwe, że to o to chodzi. Tu widzicie, jest taka kartka z tyłu. Okej. Jest. Coś jest. O kurde. Dobra, przeczytajmy tą kartkę. Zagadka numer 1. Możesz mnie złamać, nawet mnie nie dotykając. Czym jestem? Możesz mnie złamać, nawet mnie nie dotykając. Czym jestem? O kurde. Możesz mnie złamać, nawet mnie nie dotykając. Czym jestem? To jest ciężkie. Czekajcie. Wyślę to do Milki. Pytam się jej, co ona o tym sądzi. I może będzie miała jakieś rozwiązanie na to. Robię zdjęcie. Takie zdjęcie mam. I wysłałem to do Milki. Okej, wysłałem do niej wiadomość, napisałem tak. Dostałem coś takiego, masz pomysł, jakie może być rozwiązanie? Pytajnik. To jest tyle, co do niej wysłałem, ale wyślę jeszcze głosówkę. Ej, dobra, jestem tutaj, że tak powiem, w miejscu, do którego mi Lucyfer odesłał i mam ponoć znaleźć 4 zagadki. 4 zagadki. Dostałem taką kartkę, gdzie jest napisane o 4 zagadkach. Znalazłem jedną z nich. I wygląda na to, że to są podobne zagadki do tego, co ty miałaś. Tylko za bardzo nie wiem, jakie to może być rozwiązanie. Jest. Możesz mnie załamać, nawet mnie nie dotykając. Czym jestem? Nie mam pojęcia, co to może być. Daj znać, jak będziesz miała pomysł. Dobra, wysłałem głosówkę do Milki. Zobaczymy, co ona mi na to odpowie, czy w ogóle odpowie, bo póki co nie odczytała. Nie wiem totalnie, co się dzieje. Ale mamy tu jedną kartkę. Mamy czas jakiś, więc poszukajmy może drugiej zagadki, która gdzieś tutaj powinna być. Tylko odłożę, może odłożę albo... Kurde, odkładam was znowu tutaj i tą kartkę biorę i składam tak samo, jak zużyłem tamtą. Jest masa syfu w tej kartce, jasny gwint. Składam ją tak samo jak tamtą i chowam do kieszeni. Bierzemy się za szukanie następnych zagadek, bo ma ich tutaj być 4. Z tego, co rozumiem z tej kartki. Chociaż tak mi przychodzi do głowy, że w sumie jak Milki dostała 2 zagadki, to się zastanawiam, może się spytać jej, czy ona dostała taką kartkę. Coś takiego, bo może tu chodzi o 4 zagadki łącznie. Bo Lucyfer wczoraj coś mówił o tym, że mamy ze sobą współpracować. I zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest tak, że te 4 zagadki, które są tu, to są wszystkie zagadki. Wiecie, o co chodzi? Więc
Trzeba się nad tym porządnie zastanowić, ale lecę szukać następnych zagadek, bo jestem w sumie ciekawy, gdzie mogą być. Chyba domyślam się, gdzie może być następna, ponieważ wczoraj byliśmy w takiej strasznej piwnicy i obawiam się, że to właśnie tam będzie trzeba szukać znowu. Bardzo bym tego nie chciał, ale lecimy tam to zobaczyć. Ej, tam ciągle coś słychać. Ktoś tam słucha radia za tą ścianą. Ej, i ja się zastanawiam teraz, czy tam przypadkiem Lucyfer nie siedzi. Bo on tutaj jakoś to musiał wszystko zostawić. A skoro słyszę tutaj jakieś radio, to całkiem możliwe, że on tutaj urzęduje, wiecie o co chodzi. I zastanawiam się po prostu, czy to on nie jest. Ja nie wiem, czy te drzwi da się otworzyć w ogóle, ale obsrany jestem mega, nie? Więc staram się też być teraz ciszej, bo nie wiem, czy on mnie nie usłyszy, jak tu łażę. I nie chciałbym się z nim skonfrontować, poza tym ja boję się, jak on wygląda w rzeczywistości, naprawdę. Dobra, więc teraz muszę być ciszej, bo tak za głośno byłem, ale tam się faktycznie to radio zmienia, czyli ktoś tam musi siedzieć, więc teraz musimy być ciszej, o wiele ciszej. Dobra, otwieram te drzwi. One tak są głośne, jak się je otwiera. Aha. Okej. Okay. Wszystko tu jest tak, jak było. Tu nie słychać już tych wszystkich... tego radia. A nie słychać. I dobra, widzowie, tutaj dalej słychać wszystko. I teraz ja już wiem, które to są drzwi. Tam były drzwi, ja to obszedłem dookoła. I tutaj są znowu drzwi. Za tymi drzwiami coś się kryje. Tu są drzwi i tam z drugiej strony. One prowadzą do tego samego pomieszczenia. Jeżeli sobie przeanalizujemy, jak to wszystko wygląda. Teraz patrzcie, pokażę wam to. Tam są drzwi, a my idziemy tędy. Tam jak jest to coś, to tam na lewo są drzwi znowu. Czyli one prowadzą do tego samego pomieszczenia. Za tymi drzwiami może być Lucyfer. Całkiem możliwe, że może śpi. I może dlatego jakby, wiecie, gra radio i on zaśpi, więc dobrze to radio tam gra i nas zagłusza, bo gdyby nie grał. Tam są otwarte drzwi. One były zamknięte, a są otwarte. Tam są otwarte drzwi. Jestem obsrany. Obsrany jak nigdy. O kurde. Ej, dobra. Otwieram te drzwi. Tu jest ten kamień, co był tam. Ej, co tu się dzieje? A nie, jest tam ten kamień też. Halo? Halo? Dobra, nic tu nie ma. Szukajmy kartki, szukajmy kartki. Wcześniej kartka była tutaj. Ej, kurde, to okno. Wiecie, do czego prowadzi to okno? Pokażę wam zaraz, jak stąd będziemy wychodzić, wam to pokażę. Ej, wychodzimy stąd, to nic nie ma. Wyłażę stąd. Tylko teraz czy ja mam to zamykać, skoro to było otwarte? Nie ma żadnych kartek. Wyłazimy stąd, to nie ma sensu. Tutaj nic nie ma. Co jest? Dobra, ale narobię hałasu. Pamiętacie to okno, o którym wam powiedziałem? Pokażę wam, gdzie jest to okno. Tutaj są te drzwi, tu była kartka. A tutaj jest okno, które prowadzi do tej piwnicy na dole. Tu są znowu jakieś drzwi. Tam się świeci coś. Mam pomysł jeszcze jeden. Bo tu są takie schody. Wyjdę na górę, może tam będzie jakaś kartka. Bo jak nie tam, to już naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Uff. Ale tu jest gorąco. Tu jest ta perkusja. Odkąd to Lucyfer tutaj urzęduje, to mi się tu nie podoba. Ej, tam jest jakaś kartka na daleko. Widzicie ją? Rzuciła mi się w oczy. Zmęczony już. Jest tu jakaś kartka. Dobra. Biorę ją. Jest ta kartka druga. Okej. Ale gdzie mają być jeszcze dwie? Nie rozumiem tego.
Dobra, jest zagadka, schodzimy na dół, tu jest tak duszno. Dobra, biorę tą kartkę, składam do kieszeni, nic tu nie widzicie, ale założyłem do kieszeni to i schodzimy na dół, bo tu jest zbyt duszno. O, tu już jest o wiele lepiej, ale też tu jest ciemniej o wiele, ale przez to, że tu słońce nie pada, to właśnie jest tutaj zimniej. Nie chcę być przy tamtych drzwiach, kurde, bo się tam boję być. Podeślę Miliki też tą drugą zagadkę. Mamy tą zagadkę. Dobra, i wysyłam głosówkę. Ej, dobra, tutaj mam jakąś drugą kartkę. Druga zagadka, to jest prawdopodobnie druga z czterech, które albo ja mam tu, albo też całkiem możliwe, że Lucyfer bierze pod uwagę, jako że mieliśmy współpracować, te moje dwie zagadki i twoje dwie zagadki, bo dostałem jeszcze jedną kartkę, gdzie jest napisane, że są cztery zagadki. I teraz nie wiem, czy są cztery zagadki tylko tutaj, gdzie ja jestem, czy to są cztery zagadki, które są łącznie z tymi, co ty też masz. Więc musimy to jakoś połączyć. Ja wracam do domu, nie szukam następnych czterech, bo nie wiem, mogę szukać jakby niepotrzebnie. A tu się totalnie dziwne akcje dzieją. Daj znać, jak będziesz mogła. Ej, dobra, wysłałem to do Milki. Milki totalnie nie odczytuje nic. Są wysyłane wiadomości, ale ona totalnie nic nie odczytuje, więc nie wiem, o co chodzi. Ja tą kartkę biorę i wychodzimy stąd. Mam serdecznie naprawdę dosyć, więc zbieramy się stąd. Tam dalej coś gada. Jakieś radio. Mi się tych drzwi fest. Nie chcę tam przechodzić. Bierzemy się stąd, kurde, mam dosyć. Prawdopodobnie tutaj w tym miejscu Lucyfer normalnie urzęduje. Możliwe, że on tutaj mieszka, że się tu usiedlił, ale na przykład gdzieś się chowa. Nie wiem, totalnie, jestem obsrany. Wyłazimy stąd. Mam dość. Dobra, widzowie, minęło już trochę czasu, pozastanawiałem się nad tymi zagadkami. Jestem na chacie, mam je przed sobą, tutaj w tym miejscu. Milki dalej nie odpowiedziała na moją wiadomość. Nie wiem totalnie, o co chodzi. Nie mam z nią kontaktu i jestem, że tak powiem, lekko, przyznam szczerze, zagubiony. Mam pierwszą zagadkę i myślałem nad tym, jakie mogą być rozwiązania. Możesz mnie złamać nawet nie dotykając. Czym jestem? Nawet mnie nie dotykając. Dalej nie mam pojęcia, co to może być. Szczerze powiem, kurde, nie mam pojęcia po prostu. Nie mam pojęcia, jakie może być rozwiązanie tych zagadek. Nie wiem, czy ja muszę jakby dojść do tego na tym filmie, czy ja mogę dojść do tego na następnych filmach i tak dalej. Nie wiem, czy są jakieś kary za niewykonanie tego. Ja poczekam, aż się Milki, że tak powiem, odezwie. Muszę się z nim jakoś skontaktować i ewentualnie jakieś, nie wiem, może na następnym odcinku dokończymy te zagadki. Wy może dajcie mi znać, może wy będziecie znali na to odpowiedź. Jeszcze raz wam przypomnę zagadki. Pierwsza, możesz mnie złamać nawet mnie nie dotykając, czym jestem? I druga, kiedy w nim jesteś, nie wiesz o tym, kiedy w nim nie jesteś, wiesz, że w nim byłeś. Co to jest? Kurde, ciężkie, szczerze, ciężkie, ale wydaje mi się, że do zrobienia. Ta druga bardziej wydaje mi się być łatwiejsza. Kiedy w nim jesteś, nie wiesz o tym, kiedy w nim nie jesteś, wiesz, że w nim byłeś. Kurde. Mam! O kurde! Sen! Dobra, widzowie, jedna zagadka jest zrobiona. Sen! Kiedy w nim jesteś, nie wiesz o tym, kiedy w nim nie jesteś, wiesz, że w nim byłeś. To musi być sen. Ej, kurde, ale teraz mi olśniło tak nagle, jak sobie o tym myślałem. Może coś w tym być, widzowie. Więc pierwszą mamy zrobioną, czyli jeszcze jedna tylko. Dajcie znać, czy wy też tak sądzicie. Jeszcze na drugą się pozostawiam, może mnie znajdzie coś. Możesz mnie złamać nawet nie dotykając. Czym jestem? Co można złamać, czego jakby się nie dotyka? Czyli to nie jest rzecz fizyczna. To musi być coś konkretnego. Coś, kurde, złamać. Co można złamać, nie dotykając? Serce. No, ej, serce. Mogłoby być. No, co wy o tym sądzicie? Ej, serce wydaje się być tutaj bardzo logiczne, że tak to ujmę. Ale jazda. Ej, zrobiłem dwie zagadki w tym momencie. Dajcie znać w komentarzach, czy też byście tak samo zrobili. Może są jakieś inne rozwiązania tego. Ale tu wydaje mi się, że sen jest pewniakiem. Chyba, chociaż nie wiem, może o coś innego chodziło. No i serce. Dobra, ej, kurde, chyba mam rozwiązane zagadki. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ja kończę odcinek, idę to szybko montować, żebyście to jeszcze dzisiaj dostali. I widzimy się na następnym filmie. Mam nadzieję, że Lucyfer mi zaakceptuje te odpowiedzi. Dobra, nieważne, kończę film, trzymajcie się, pozdro!